Jo, siemanko, z tej strony Jara Gracza, w tym odcinku jest ze mną Palpe, który sobie tu przyleciał i oto on stworzył mapę Gwiazdy Śmierci, która jest w pełni działająca, ma easter eggi i tym podobne. Jakby próbujemy nagrać cały odcinek w jednym odcinku, jakby całą Gwiazdę Śmierci w jednym odcinku, ale nie wiem, czy to się uda, bo Gwiazda Śmierci jest duża, witam, witam. I teraz sobie ją zobaczycie, widzowie, od jakby strony... No, od zewnątrz po prostu oblatujemy ją całą. Można ją oblecić bez fajerwerek, podobno, ale ja wolę z, bo wtedy jakby widać, będziecie widzieć lepiej. Tak sądzę. Jesteśmy już dosyć blisko hangaru. Jesteśmy już przy hangarze, będziemy wlatywać co? 3, 2, 1. I wlecieliśmy. I się zamknął. A oto zrobił to Palp, który siedzi tam. Idziemy do Palpka. Który pyk, pyk, pyk. Sługa hangaru, pyk. Jesteśmy. I tu jest Palpek. I powiedz Palpek, co zrobiłeś. Palpek tutaj, o tu stał. I kliknął. Widzowie, Palpek, możesz nagrać. Bo macie perspektywę też Palpka. O, no. I pyk. I się otwiera i zamyka, jak tutaj dźwignia. No i tak to działa ogólnie. I tu są siedzenia, że kiedy się kliknie guzik, to wtedy ci jakby napisze na czacie pytania różne i odpowiedzi. No tak jakby sobie gadali ci, co tutaj jakby pracują. No i chyba możemy iść dalej. Co, Palpek? Hangar, pyk, pyk. O. A, jesteśmy w sobie i się dziwię, czemu taka ciemność. To będzie wam widowy przeszkadzać, to usunę. Pyk, pyk. To co, teraz blok więzienny. Jeden. Windy, więc może czasami, a no, windy są zrobione tak, że najbliższego gracza teleportuje. Więc no, to jest blok więzienny numer jeden. Wszystkie cele są takie same, tak oto wyglądają. To jest na przykład cela 1181. Ma tutaj umywalkę, łóżko. A, i Palpek nie zamknął. Nie wyjdę, nie ucieknę. Wejdera by tak zamykać, co to ma być? Oj, zapomniałem. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Widzowie, zostawcie lajka w górę, bo Palpek mnie nie wypuści. Co szczerze i tak wypuści, ale zostawcie, macie na to 2 sekundy. Jedna sekunda. Druga sekunda. Palpek, otwieraj. Zostawili łapkę w górę. Dla ciebie. Idziemy za Palpkiem. Co tu Palpek jeszcze jest? Taka. No, Palpek, teraz ty wchodzisz. Pierwsza. A, zmyłka. I no i tak samo wyglądają te wszystkie. Ogólnie, więc możemy iść chyba na blok więzienny numer 2, jak sam widziałem, że jest. Tam gdzie Leja. Jesteśmy już i idziemy tam. Do windy, żeby iść na blok drugi, gdzie... A nie, jeszcze tutaj coś. Co tu jest? Co tu jest? Tu nie widziałem tego. Co? Co tam? No to nice, widzowie, to jest blok drugi. Tutaj się strzelali. Tu było ta taka jakby uciekanie Lei. Czekamy cel Lei. Nie. Właśnie szukam. Nie. Nie, o jest. Pyk. I tutaj Leja sobie była przetrzymywana. Papek. Wyszedłem. No i cele są takie same jak tam. Jeśli chcecie mapkę, to jeśli to uda się w tym odcinku ją skończyć, to w tym odcinku będzie tutaj link. A jeśli nie skończymy całej mapki, to będzie w następnym, gdzie skończony będzie skończony. Pyk. I tu jest ten taki
sypie. Dzisiaj były te dwie zgniatarki, co są. Oj, co są tutaj. I Palbek może zaprezentować. Czekam, aż Palbek dojdzie do tamtego pomieszczenia, tam. No. Jak się miewa na Gwiaździe Śmierci, widzowie? No tak. Palpatine tutaj jest tym dowódcą całej gwiazdy. Ja jestem Darthem Vaderem. Papek, nie idziesz tego odpalić. Może ja pójdę, bo chyba coś. Będę ci otwierać. No. Papek przedłuża film. Ile memów będzie? To będzie piękne. 1000 memów pewnie tu będzie. Na tej Gwiaździe Śmierci. Six and a half hours later. O, jest tutaj Palpek, widzowie, co nam śmieci na twarz. Możesz zgniatarkę włączyć. Wylaczyć. Włączyć. No, czekamy po prostu. I o, widzicie, widzowie, tak się zgniata. Nie zwracajcie uwagi na to, że nie renderuje się, jakby jest widoczne to, co jest za nim, za tymi stanami. I tak to wygląda. Tak oto się tutaj wszystko zgniata. Co tu się dzieje? Wchodzimy i idziemy do windy. Może tutaj będzie. Tak, tutaj jest winda. Idziemy do sypu śmieci. Chyba, że Papek swojej perspektywy będzie to widzieć. Co ty na to? Jak ty to włączasz? A nie, mamy i tak iść. No. Tu jest ogólnie otwarcie sypu. Tam jest otwarcie i można wrzucać. Tu jest zamknięcie i otwarcie. Tutaj jest zgniatarka. Tam po prostu zgniata. Zrzuciliśmy Palpka do sypu i możemy zgnieść Palpka. No. I pyk, zgniatam. No i tak się prezentuje zgniatarka śmieci. I idziemy do mechanika droidów. Czy na koniec? Reaktor, to był na reaktora. Pyk, wychodzimy. A tu. I tak, wysokie promieniowanie. Nie, tam. I ogólnie, tu jest reaktor. Jak wygląda. Nie wiem, co ten przycisk robi, ale to jest ogólnie laser. A to. Tylko, że jest w stanie jakby uśpienia. A to jest wielki kryształ Kyber. Tak sądzę. No i tak. Tak, tak. I później to bardzo ładnie wygląda i to będzie na samym samiutkim końcu będzie ten laser. Na samym końcu jako druga ekstra, taka atrakcja końcowa. Palpek coś pisze, a my uciekamy. To co teraz kontynuujemy? Biegniemy i szukamy, co tu może być. Tutaj jest dużo duży korytarz. Czy windą? Windą. Tak, windą chcesz? Papek. A nie, lecimy za Palpkiem. W tym korytarzu już byłem. Jezu, za szybko latam na tym gamem modzie. Najważniejsza rzecz. O, łazienka. WC? Tak. WC. No i WC działa tak, że idziemy do kibelka, pyk, załatwiamy się, pyk, zamykamy drzwi. Oczywiście, jak wyjdziemy, wchodzimy, myjemy rączki, bierzemy papier, wycieramy rączki, odkładamy, bo to jest nieskończone. Nie jest nieskończone. Relacja i armii na jeden dzień starcza, to jest pomieszczenie socjalne i te dwa pomieszczenia są w tym samym miejscu na każdym poziomie.
I wchodzimy. Tu jest miotła. To jest szmatka. Tak. Kradniemy, żeby móc wyczyszczać. Czyścić. Tu jest water bucket. Nie wiem, czemu to nie jest nazwane. Tutaj jest płyn do podłóg. Płyn do podłóg. I miotła inna. Dwie rodzaje miotła, widzowie. Jaki luksus. No i tyle. W tym pomieszczeniu. Wiem. Ratuję sobie. Za balbkiem lecimy. Pyk, 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 pyk. Teraz najważniejsze. Kuj chwały. Co ja mam klikać? Ty masz klikać? Budowniczy palbek. Klikać mam? Otóż to. Budowniczy, proszę bardzo. Mapy Gwiazda Śmierci wbudował palbek budowę. Zaczął. Czekaj, nie widzę, nie widzę, widzę. Zacząłem w lipcu 2022. A skończyłem w sierpniu 2023. Jednak sporo czasu budowa stała w miejscu z powodu braku pomysłów. Realny czas pracy, biorąc pod uwagę tylko czas spędzony w grze, to około 200 godzin. I teraz to są pomysłodawcy. I tu jest tak, Alpe, który też budował Raptor. Raptor. Ja. I Leibart, który też ma kanał. I zaraz tutaj patrzcie, klikamy. I to jest tak. Leibartek YouTube. Jak można kliknąć i ja, jeśli klikniemy, jest to przenosi do, na stronę. Tu jest to samo. Mój kanał. Palpek nie ma, nie chciał nic podawać. A Raptor 141 Instagram klikamy. I też można się przenieść. I to chyba tyle z pokoju chwały. A i oczywiście cała Gwiazda Śmierci jest bez modów robiona, więc na spokojnie. I co? Lecimy w tą stronę. Dolne World Edition. No, ale jakby bez. Nie są potrzebne mody do. Nie są potrzebne mody, żeby aktywować. O, tak bym powiedział. Tutaj można zobaczyć na. Jakby tu patrzyli w filmie na ten. Na Sokoła Millennium. Tylko, że tego tu nie ma. No, na hangar. Drugą. Co? A, drugą, dobra. Palpę, chciałbym próbować wejść w ścianę. Wytłumaczysz mi? Nieładnie, tak. O! Wiem, co to jest. To jest tak, taki pokój, co... Oj, mam ścinę. Tu konsol, obiekt, silnica i poligon, balkon. O. I tutaj, nie, to nie to. Cel odpraw, o to. Balkon piętro, a nie, dobrze, co ja robię. I tutaj, o. Tutaj byli żołnierze, a tam Han Solo wbiegł. No. I tak to wyglądało, tu widzę, że jest jakieś przejście, więc sobie przejdziemy. A, dobra, nieważne. Jest przejście. Teraz będzie ucieczka Lei i Luka. Czemu? Jeszcze dużo pomieszczeń zostało, Palpek. Jeszcze została pszenica, poligon, tam gdzie byliśmy. A, miejsce ich ucieczki. No dobra. Biegniemy, biegniemy. No. I ogólnie, żeby zademonstrować, jak to wyglądało, oczywiście. Palpek, otworzysz mi? O. Tu się klika, pyk, most. Tylko, że im nie działał. No tak właśnie nie działał. I ogólnie to wyglądało tak, że Luke czy tam Leia, nie pamiętam, czy tu. Jakby, oj, mi nie wyszło, sorry. Powtórka. Jakby wyglądało to no, w tym względem, że strzelili tym jakby tym, co tak harpunem, no tak bym to nazwał i by tak przelecieli, hop, i tutaj. A i tamtąd, o, strzelali do nich klony. Szturmowce. I Palpek nie trafił oczywiście. Co innego mogę się stać. I zamykamy. Bo tak. I teraz Palpek powiedz mi gdzie. Teraz. Na wprost. O.
Tu Obi-Wan wyłączał pole ochrony, włącza, to no wiecie. Wyłączał, no. Nie pamiętam, no. To takie pole ochronne. O to, no tą wajchą, tylko to później, żeby móc zniszczyć Gwiazdę Śmierci. No wieszcie, wentylacja to przestaje chronić się. No coś, coś w tym stylu. Tu jest. Ja tu dalnie gdzieś. Hopa, hopa. Tu pewnie się udalnie. To jest żarłodajnie. Znaczy co? Ładnie wygląda, tak. Ładnie. Tam jest wejście. Poproszę pieniądze. Tu nie ma nic za pieniądze, jestem Darth Vaderem, poproszę, poproszę jedzenie wykwintne. I otóż to, Palpek wyciąga z beczek chleb, takie lodówki, proszę coś więcej niż chleb. Jestem Darth Vaderem. Pyk. Palpek nam oto przyrządził rybę, więc idziemy teraz pokazać wam, jak to wyglądało. Hop. Jak jesteś Vaderem, to jak ty jesz? Nie wiem. Moc będzie z tobą, po prostu mocą. Moc wchłania to jedzenie, nie ja. Siemanko, witam w mojej kuchni. Tak, nie ma potwierdzonej informacji, że tak jest w uniwersum. Star Wars. Wcale tak, że wymyśliłem. To jest kurczaczek, kurczaczek, a nie, tu jest rabbit, tu jest królik, tu jest rybki, no i nic więcej, no poza piecami tym wszystkim. Ja wyjdę inną stroną, a jednak nie wyjdę, to pyk, pyk, jestem. No i wyjdziemy tędy, bo tam chodziliśmy. I tu jest ten takie długie pomieszczenie, tu byliśmy. O, tu. A. Tam też nie byliśmy. Kajuty dla zabawki, o. Później jeszcze będzie dla mofów i żołnierzy. I tak oto wyglądają kajuty. Tak one wyglądają, bo to są dla 4 osób. Nie, 8, przepraszam. No i mają tu jakieś szafeczki, łóżka mają, wszystko co jest potrzebne, żeby być w stanie gotowości. No i wszystkie są takie same, no i WC nie mają wszystkie, tylko mają na końcu. No i WC już pokazywaliśmy, więc wiesz, że tu jest takie po prostu trochę inne. Tu jest prysznic, pyk, umyjemy palpkę albo bl, 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 bl. No i można wyłączyć wodę, tak fajnie. No i tyle, no. Z WC i z Kelt. Więc możemy lecieć. O ty. Zacząłeś też lecieć. Jadalnia, pokój sterowniczy, placówka medyczna. I pyk, jesteśmy w placówce medycznej. I tak, przychodzimy, klikamy guziczek. Rejestrujemy się, że tutaj jesteśmy, zostaliśmy z rejestrowani i ja jako Darth Vader mogę pójść na rezonans rentgen. No, rezonans rentgen, to samo. To z tego, że to nie jest to samo. Pyk, zamykamy i mógłbyś włączyć nas, proszę. Pyk i tak, o, to wygląda. No i wstajemy i wychodzimy z rezonansu. Tu jest ogólnie, nie wiem, zastrzyki, bo tutaj jakieś takie strzykawki dziwne. Tutaj jest, tak, tabletka na zatrucie, tabletka na ból, tabletki na gorączkę, tabletka na alergię, lepszy wzrok, na problem z oddychaniem, na kaszel, na zawroty głowy, strzykawkę i bandaż. To jest bakta na 100%. Wchodzimy, no, pojemnik z baktą trochę inny, znaczy taki był na Gwiazdzie Śmierci, a na przykład Boba Fett miał inny.
księdza Buffetta, bo on miał chyba tam poparzone ciało, czy coś w tym stylu. No, no poparzone przez Sarlacca. Tak dziwnie. O nie, nie poparzone, przepraszam. Jakby trawione przez Sarlacca i że udało mu się uciec to. Takie, to są w ogóle kroplówki, oto takie metalowe. I to jest sala operacyjna. Będę operować palpkę. Palpek, musisz się położyć, przykro mi. Nic. Bandaże nie są potrzebne. Pyk, rzucamy. Tniemy pierwsze. Oj, nieważne, nie było. Tu nigdy nie było łóżka tak w ogóle. Pisowie, czekajcie. Tak, wait a inne minutę. Pyk. Szkoda, że nie ma takiego czegoś jak kreatyw, tylko że bez niszczenia. To stało tutaj. Przydałoby się takie coś, żeby dodali. I to jest kostnica. O, jestem w kostnicy. Pyk, nie żyję. O, Palpek, jestem w lepszej kostnicy, przepraszam bardzo. Proszę zobaczyć na mnie. Jestem w kostnicy, tylko że mogę się ruszać. Nie to co ty. Palpek umarł. Ma swoje klony. Nice, ja nie mam, więc nie mogę umrzeć, więc wychodzę. A nie mogę wyjść. Jezu, kostnica. No to jedyny sens to jest. I tyle z placówki medycznej. Szkoda, że Gwiazda Śmierci nie miała placówki medycznej, takie jak w Wojny Klonów była taka, wiesz, poza kamino. A tu są złamania i tu są złamania? Tak wyglądają rzeczy na złamania. A tak wyglądają na co? Na protezy. To są protezy wszystko. No i co? Można się wyrejestrować? Pacjent został wpisany. Pacjent został wypisany. To ja idę sobie wpisany. Co żeś kliknął, papier? Gdzie ja jestem? To już byliśmy. To cofka. Strzelnica i poligon. A to jest wojsko. A to niczym się nie różni, widzowie, jak coś tak. Taka ciekawostka. Tylko tam to było. No kolor łóżka. Tam może teraz to. Dziękuję. Teleportację. No tak, to jest strzelnica. To bierzemy nasz pyk, pyk, łuk i musimy strzelić. Ja z łuku nie strzelam w Minecrafcie dosyć długi czas. Pyk, jeden. Pyk, dwa. Tam mnie trafię za... Jej. To się nazywa AIM. Dobra, trafiłem, a tam coś. Gdzieś tam. No co jest? No. Brak wprawy. Dobra, teraz ten tor. Pyk, strzelamy. Speedrun. Jak już się pamięta te takie strzały, to jest git. Albek, może ty też coś spróbujesz tutaj ustrzelić. Nie nadaje się, Palpek, do wojska, to tylko piorunami możesz chyba strzelać, co? I pyk, no już został nam tylko ostatni element tutaj i ostatni tor na najłatwiejszy. Tak umie Palpek strzelać piorunami. O, podpaliłeś mi strzałę w trakcie lotu. I trafiłem wszystko. No i strzelnica jest zaliczona. Teraz poligon. Otóż tak wygląda. Jeszcze tutaj trzeba będzie potrenować. No, nienawidzę metalowych drzwi. I tak, bierzemy chrzan oślepiający. Przechodzimy tutaj, a to Palpek mi włączy, bo nie będę nic widzieć, żebym był chociaż na poligonie. Nie jestem Darth Vaderem, jestem żołnierzem. Pyk, pyk, pyk i no możesz włączyć Palpek, niestety.
O, teraz coś widzę. Tylko szkoda, że mam chyba schłonę, czy co? No i tu możecie sobie tylko strzelać się ze znajomymi. No, tak to wygląda. Ja tyle przeszedłem i trafiłem w nic. Papek. Jak ja mam wyjść? Dobra, jestem Teraz odkładam. Co jest? Skopiowałem chyba. Obczaj, jak fajnie się światło zapala. Dobra. Patrzę. I gasi się też tak samo fajnie. No, tylko że serwer ledwie sobie daje radę z zapalonym i zgaszaniem. Ale to inna sprawa. No to co? Czekam na Palpka, aż tu przyjdzie i możemy iść. Palpek idzie. My wchodzimy do windy i idziemy do. Dokąd? Chyba do kajuty wojskowego, żeby się tam przeteleportować dzień. Nie przeteleportować. Pojechać windą oczywiście. Solnica i poligon. Nie wiem, gdzie mam jechać. Na balkon. Dobra, balkon. Tu balkon. I musimy wyjść z windy. Żeby znaleźć inną windę, żeby inna winda miała. Lokalizuj. Co? Tu nie ma windy. Tu, okej. Okay. O, jesteśmy w ogóle piętro wyżej od tamtego. Tutaj obiłam. A jednak nie tutaj. No, chyba nie. Nie zepsułem, nie zepsułem. O! Tutaj strzelaliśmy. Możemy strzelać, gdyby był ciekawy. Nie spychaj mnie. O, ty niszczy swoją mapę. Gdzie teraz? Chyba tam na dół, co? Tam nie ma windy przypadkiem? Sądzę, że jest. Za tobą, dobrze. Palpę klata, to ja też muszę. To z tego, że jestem szybszy. Gdyby się ktoś zastanawiał, co robimy, to jakby szukamy windy. 82 km later. To jest winda. Znalazłem. Piętro 2, piętro 1. A, tu nie byliśmy? Nie. O, no i najlepsze pomieszczenie. XD. Dobra, pierwszy idziemy zobaczyć zaplecze. Tutaj droid sobie szykuje. Chlebek. Wszystko co się da, najlepsze, żeby było, żeby klienci za to zapłacili. I tak, jest woda, piwko, piwo, wódka, wódka i spirytus, i spirytus. I stun damage, slowness, mute. I czekam aż po sobie wypiję napój i uciekamy stąd. Uciekamy. A, co? Mam poprosić o coś? Co? Proszę pana Miodzika. Dziękuję. A, tutaj, dobrze. Dziwny dźwięk jest, jak to jest, jak się pije w ogóle. Ci powiem. Uciekamy, uciekamy, bo Palpek coś tam zauważył, że nie zapłaciliśmy. Lecimy za Palpkiem. Pyk, 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 pyk. A tu co? Tu byliśmy. Tu byliśmy. Winda w tą stronę. Tu.
piętro drugie, bodajże. Ale na piętro drugie pierwsze? No byliśmy wszędzie na pierwsze. A nie, na drugie. No, co? Jest pan na pierwszym, ciebie nie ma, Palpek, na pierwszym, tak. Takie zauważenie. Szkoda, że nie ma tutaj więcej osób, bo by mogły odgrywać jakby rolę tych szturmowców. Hangar, obsługa 2. To jest hangar, tylko że jakby po drugiej stronie i otwieramy, zamykamy tam, o widzicie, tam. Tam, tam. Jak tylko ma, to się zamyka i trzy. Oczywiście zamykamy, żeby nic tutaj się nie stało, nic niepożądane nie wleciał. I no. No. I tyle w tym temacie. Lecimy teraz. Tutaj nic nas nie obchodzi. To bardzo już. Inkwizytorzy. A to inna widna coś na to. Sala inkwizytorów. O, tak. Patrzcie, widzę. Tu siedział wielki brat. To jest okno, tak w ogóle. To jest okno. O, o. Nas. Piękny wschód słońca. Co z tego, że to nie mogło tak wyglądać, ale okej. Okay. Tutaj siedział inny inkwizytor. Tu też wszędzie. I tu najstarszy brat. Tutaj. Tutaj o, siedział. I dyrygował innymi. Wielki inkwizytor, nie najstarszy brat. Najstarszy to mógł być inny. I tak. Ładne tu są znaki Imperium tak w ogóle. Sala pokazowa, sala tronowa, Vader jest tu. Jestem. A nie, to chyba nie jest chyba Vadera. Czy jest? Jest. Okej. Okay. Jestem na swoim miejscu, proszę. Jestem w swoim miejscu, proszę mi tutaj dać zlecenie na zabicie jakiegoś Jedi. Teraz idziemy do mnie. Dobrze. No i tu jest tak w ogóle holokron, a Palpek chyba... Czemu nie ma tu holokronu? Proszę powiedzieć. To jest zbyt intrygujące. Żeby było wiadomo. Nie będę niszczyć mapy, bo mnie Palpek zastrzeli po odcinku. Nie znalazłem głupi, wygląda sobie kolor holokron sito. Aha, okej. Okay. No to sala tronowa, sala inkwizytorów. Sala inkwizytorów, sala tronowa. Jak ktoś z widzów zna, to niech napisze w kom. Ha, zajął twoje miejsce. Znaczy nie, nie zajął. Nie zajął, nie zajął, nie zajął. Nie, nie wejdę, bo mnie zabijesz. A, stąd. Dobra. No to tak wygląda palp. Samiec alfa. A i piorunem mnie strzelił. Znowu zastaw. Jestem waderem. Nie możesz mnie strzelać. Znaczy strzelałeś, ale nieważne. Tu jest okienko na planetę, która zostanie zniszczona pod sam koniec. Palpek już kroił po prostu ręce, żeby zniszczyć tą planetę. Jak ona się nazywa, Palpek? Jak ona się nazywa? No. Coś powiem? Krakowia, o tyż. Igde. No to co? Sali pokazowej nie byliśmy. Sali konferencyjnej. No to konferencyjna. No, konferencyjna. I tu jest ta... tam nie? Tutaj. Tu jest ta sala, co Vader udusił. Kogo tam tu udusił? Takiego, co się sprzeciwił. Jaka miał? Mofa? Nie. Tarkina? Kogoś innego. To był Tarkin, co nie? Oceń salę 1 na 10. Ile ją robiłeś? Tą salę. 20 minut. To przykro mi, 6, ponieważ
brakuje mi czegoś na kolorów innych, tak. Żeby na przykład stój. Żeby na przykład jakieś krzesło było jakby ważniejsze i żeby było innego, jakby trochę inne od innych. Albo no. Albo żeby hologram był trochę widoczniejszy na przykład. A co? Taki. O, teraz jest 8. Znaczy co? Nie. Było 10. 8 na 10. Bo zawsze można coś dodać. Będziemy się teraz kłócić o przycisk. Co, taki jest lepszy, prawda? Taki easter egg, widzowie. Zrobiłem wam. No nie! Dobra, uciekam, bo tutaj już nic więcej nie ma. No co jest? Oceń salę. 9 na 10, bo zawsze można coś dodać. No zostaw mnie! Pół serduszka! Niech wygląda jak Gwiazda Śmierci. Od dołu. Proszę zobaczyć. A, i tam są te takie, o, niszczyciele, z których zaczynaliśmy. Ty palby chcecie zabić. No, nareszcie. Musiałem sobie zmienić gamę mody. Na gamę mody kreatywa. Tu jest sala pokazowa. Tutaj byli tacy, co trzy, o. Skończyło się. I tak oni włączali i... Nie no, żart, nie włączali, po prostu palpek pasałem co dodać. I patrzyli jak się niszczy planeta. Naprawdę jak oni niszczyli planeta. No. I idziemy. Do tych oto, tej oto windy. Ale tu jest... A nie, to wszystko. Pek. Kajuty dla mofów, moje ulubione, gdzie są mofy, tu są mofy. Jak on się nazywał? Ten w rebeliantach, jak on miał? Jak miał ten z rebeliantów? Ty. Wiem, ale jak on... Każdy kibel, tu każdy kibel ma, jest w pokoju. Jakby każdy spokój na kibel. No ale my, jak on się nazywał? Ten z rebeliantów, co był mofem i był głównym przeciwnikiem rebeliantów. Ty. Traun, o no, wiedziałem, że na ty. No i tak wyglądają wszystkie. Jak to on nie był mofem? Był tym najwyższym dowódcą. No to, a to nie podlicza też się pod bycie mofem? Nie wal tylko piorunam. Najważniejszy, a mof jest... myślałem, że to też się zalicza. To gdzie jest jego kajuta? Na Gwiazdzie Śmierci oczywiście, bo on miał swój niszczyciel i tam miał swój kajut, ale na Gwiazdzie Śmierci nie ma. O ty, sala konwent, no to jedyna opcja. Musimy iść, no, nie wiem gdzie. Do droidów, mechanika droidów. Co żeś kliknął? Palpek więzienny, a nie, sterowniczy, no to sterowniczy.
A tutaj co? O, tutaj jesteś tu. A, tu jest tak. Wygaszanie. Zobaczcie, widzowie. Jak to pięknie wygląda. Laser się uruchamia. Nie pokażemy wam więcej. Na sam koniec był taki przedsmaczek. A właśnie, wygaszanie muszę kliknąć. Tylko wygaszanie. I się tak wygasi i teraz szare jest. A palpek? Co tam palpek idzie? Idziemy śledzić palpa. Okno. A po co tu jest okno? Takie pytanie. Żeby się wybiło. Na planety. Dla tych, co nie zdążą uciec. Żeby widzieli, czy laser działa. Komputery. Wchodzimy oczywiście. No, palpek. Nienawidzę metalowych drzwi. Tu są wszystkie komendy. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Tu są komendy, tu nie wiem do czego jest, nie wiem do czego jest, to będzie w późniejszych częściach. Co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Tam gdzie polazłeś do wykaszania, tu jest cały laser. Bogdan, tu są trzy fazy, no to trzy kabelki wielka mi różnica. Uciekamy przed palpkiem, idziemy poszukać mechanika droidów, który jest chyba tam. O, tam. Z tego, co pamiętam. Sprawdź 100% na to, że tu jest. Otwieramy, uciekamy. O, znalazłem. Znalazłem. Czekam. Mam mechanika droidów. Tutaj. O, jest. Tu. Nie, nie było, sprawdzałem. A może był. Nieważne. Tu jest R2, R4. Nie wiem co to. Grievous, nie wiem co to. Proszę mi powiedzieć. Początku do końca. Bo to nie ma sensu, żebym ja zgadywał. Znaczy pewnie gdzieś tu jest droid B1. A nie, R4 to jest pierwszy, później jest R2, B9. Battle droid, no to. Bo to nie pamiętam. No, tu jest Grievous i tu jest R8. No, tu są główeczki, które są naprawiane. Tu jest klucz każdego typu, pewnie od jedynki. Masz tu jedynkę? Klucz jedynka, czy nie masz? Takie są za małe. To jakie masz najmniejsze? Proszę powiedzieć, znajomością się mapy. Nie powiesz. Takie małe śruby to są do śrubokrętów, a nie kluczy. Ale nie śruby, klucze najmniejsze. Jakie można tutaj znaleźć? Najmniejsze. Do 12. A, 12. Ok. No i tyle. Pan tutaj jest mechanik droidów, to taka taśma. Tu wyjeżdżają drogi. Pyk, on je naprawia i później tutaj lądują. Albo tu jest ta taśma. Tylko że coś przeoczyłem. Dwie możliwości są po prostu i tyle. I zobacz, kończymy odcinek, ponieważ film już dosyć długo trwa. No i moim zdaniem jest git. Pokazaliśmy wszystko, co było potrzebne. I tak. Zabiłem palpka, mam największy level w Polsce. Co? Nieważne. Palpek umarł. Musisz włączyć sobie kreatywa, żeby się móc przeteleportować. No i tak. Mechanik droidów i to wszystko. I powiem widzowie wam, że jakby fajnie się nagrywało, fajna mapa. I jeśli ktoś chce w ogóle zagrać na niej, to link w opisie. I jeśli ktoś chce wysłać mapę, to po prostu podesłać, powiedzieć na Discordzie, że się chce. Albo napisać mi na privie, że chcecie. Palpek mnie zabił. I ogólnie to zostawcie 25 łapek w górę, żeby była kolejna część. Bo inaczej nie będzie kolejnej części. I żegnamy się głową Grievousa.